Siema, w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem z mechanika maszyn rolniczych. I w dzisiejszym odcinku sobie naprawimy tego Władimirca. I co tu mamy zrobić? Klient zgłasza, że nie może podnieść zczepu ciągnika. Czyli z tyłu, innego tuza. O! To byśmy to już tu pizze badali. Czy wyciągamy to? Idziemy to naprawić. I to jest to, czy jeszcze coś? Jeszcze coś będzie. Na pewno. Tylko co? Ostatnio spróbuję to założyć. Udałem sobie jeszcze 63 dolary. Dolary za naprawę, a za zostanie to na 625. Właśnie. Także no, nie jest zbyt. Kurde. A co to jeszcze może być? Tutaj coś było. O. O. Amortyzator podnośnika. Będziemy naprawić. I ogólnie tak jak mówiłem w poprzednim odcinku na moim kanale, czyli z Pinteresta, to dzisiaj u mnie jest lot pojazdów. No są tu już jakieś takie stare, ten, są jakieś Mercedesy, Volvo, są drifterskie, jest Nissan 200SX, Nissan Skyline, jakieś BMW stare. Ale cała impreza się rozpoczyna dopiero o 16 chyba, z tymi autami, albo o 18 nawet, nie wiem. Na razie mam kilka porobionych fajnych zdjęć, ale nie wiem, czy będę ogólnie nagrywał, bo tam jest dosyć głośno i nie wiem, czy mnie w ogóle będzie słychać. Także przywitam się po prostu w domu i potem to po prostu jakoś gram na komputerze w jedną całość. Bo no, naprawdę spowiada się dosyć ciekawe to. Właśnie nie wiem, jak to mi wyjdzie. Najwyżej jak coś nie pyknie, no to gram zdjęcia gdzieś do Paint'a albo gdzieś i omówię na odcinku po prostu i tyle. Wymień cały rozrząd i pompę wody. Gdzie jest rozrząd w ciemniku? Tutaj gdzieś. Pasek rozrządu. Pompa wody. Drugi pasek. A to też? Nie, tego się nie da widzę wyciągnąć, to jak już alternator tylko. Nie, to jest dobre, to, czyli chyba tylko te trzy paski i ten pompę wody. Także pompę wody naprawiamy i paski kupujemy. Paska się nie da naprawić. Pasek rozrządu i pasek klinowy. Jest sklepik. Gdzie jest sklep? Na prawa tu jest sklep. Paski, 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 paski. Są tu paski jakieś? Czy nie ma? Chyba ani zero. O, tutaj są. Pasek klinowy i pasek rozrządu. Dobra. Idziemy montować. A
paski. I to by było tyle z kolejnym zleceniem. Czy tego nie musiałem mieć? A no, przyda się kiedyś. Dobra, naprawiono i hej z tym. Mamy już jakieś 37% gry. Bo sprawdzałem po prostu przed odcinkiem, mamy tam, byśmy mieli 34 plus teraz ma zlecenia, trochę już jest. Podnośnik ziarny, czyli kuro. Gdzie jest? Czekajcie, zobaczę w sklepie, co to jest może. Podnośnik ziarna. Kombajn. Mechanizmy to chyba będą. Napinacz, koło jakieś. Pasek, nie. Wszystkie tam. Podnośnik. Ogólnie nie dawałem tej muzyki, bo to jest swoja muzyka, która na mnie pasuje, także chyba tutaj nie ma po co dawać muzyki. Nie jestem podnośnik jako taki. A pierwszy wy. Kurde. Co to jest? O. To tutaj coś będzie. Zachlana. Kurde, tak mógł kombajn ściągnąć. Pierwony. Serio, to muszę ściągnąć, żeby to... Jakie to ma logikę? Czego muszę to ściągnąć, żeby to ściągnąć, jak to jest połączone? What the fuck? Dobra, i teraz to. Jeszcze popatrzę, czy tutaj już wszystko jest, czy jeszcze coś będzie. Inaczej. Chyba wszystko z tej strony będzie. Tak, z tej strony to by było wszystko. Zmontujemy korpus, co? Korpus podnośnika ziarna. Mogę to naprawić w ogóle? Mogę. Naprawiamy, montujemy.
To i teraz tutaj te trzy kółka jeszcze są i chyba pasek jakiś tam był albo coś, nie wiem. Tak, jeszcze pasek jest jakiś i tyle. Że naprawiono i lecimy dalej z kolejnym zleceniem. Świece. Oj. Gdzie są świece? Tutaj są świece w ciągnikach. To odkręcamy. I badamy teraz. Jedna. Już zepsuta. Druga dobra. Trzecia. Wechlana. Czwarta. Dobra. Także wykręcamy. Mogę naprawić świecę? Nie mamy. Także muszę kupić. Silnik. Filtr, bak. Świeca. To będzie wszystko. $10 na plus wyjdę. No to nie jest po $10. Przewody i kolejne zlecenie za nami. A, jednak nie. Jeszcze tort testowy nas czeka. Czyli rzecz, której najbardziej nie lubię. Jedziemy, jedziemy. Mogłyby zrobić sobie jakiegoś kierowcę w tym ciągniku, to by dużo lepiej wyglądało już. I ogólnie to już był przedostatni odcinek z Pinteresa wczoraj. Także jeszcze w ten czwartek, to czwartek to będzie, nagramy jeszcze jeden odcinek z Pinteresa i z Pinteresa na razie zakończymy. Tam napiszę te playlisty w górze i napiszę w nawiasie end, że już koniec. Jak będę kiedyś nagrywał jeszcze inną mapę z Pinteresa, to po prostu napiszę z Pinteres i nazwę te mapy. A za Pinteresa na razie nic nie daje, tylko sobie rozmieszczę na przykład w niedzieli, mam dwie gry, dać dwa odcinki, albo ze soboty, no to sobie to rozmieszczę na czwartek trochę.
A co to może być? Spalanie paliwa, coś tam, to w silniku też na pewno, tylko co? Co coś przecież? Mechanizma pewnie będzie. O! Tu jeszcze jakieś są rurki olejowe. Dobra, to chyba wszystko tutaj to mogą mieć jakieś znaczenie. Dobra, teraz to demontujemy wszystko, pierony. To idziemy to naprawić. Filtr paliwa i pompa wtryskowa. Teraz montujemy. I chyba wszystko. Jeszcze kolejne zlecenie za nami. Jednak nie. Jednak nie, jeszcze chyba coś jest. No. Jeszcze coś jest nie tak. Co? Podnica? Chodnicy. Mogę to naprawić? Rury chodnicy, mogę. Teraz to trzeba nie koniec. Dobra, i koniec. To już jest wykonane, teraz jeszcze tylko jazdę po torze testowym. I ten odcinek sobie chyba zakończymy tą jazdą. Teraz do tyłu i do przodu. Wyjeżdżamy do garażu i prawdopodobnie kończymy już ten odcinek. Ja lecę teraz nagrywać prawdopodobnie jakiegoś super heksa na jutro albo coś z serii IO.
Lubię Eurotrucka, nie wiem, ja sobie pobrał Super Hexa teraz. Jutro mogę nie mieć czasu, także żeby było z głowy. Kolej wymiany paskoki nowego. Dobra, siema, po krótkiej przerwie, siema i nara. Jak żeście sami słyszeli, miałem dzwonek do drzwi, no i maczeka przyszła, także tam musiałem iść, teraz też szybko tak odłączam do zakończenia tego filmu. Pożegnanie i tyle, także następnego odcinka i piano!